Pojęcie gazu doskonałego kojarzy nam się z takim jakimś pojęciem modelowym, które najprawdopodobniej nie ma żadnego zastosowania w życiu codziennym. Tymczasem, gdyby policzyć ilość cząsteczek, które znajduje się w pokoju w średniej objętości, to okazałoby się, że z bardzo dobrym przybliżeniem można założyć, że ten gaz w tym pomieszczeniu zachowuje się jak właśnie gaz doskonały. Więc co to jest gaz doskonały i jakim przemianom gazowym podlega? Otóż okazuje się, że jeśli badać jeden mol gazu w funkcji temperatury i w funkcji ciśnienia i ten stosunek ciśnienie razy objętość jednego mola gazu przez temperaturę mierzyć, czy narysować wykres w funkcji ciśnienia, to okazuje się, że te wszystkie wykresy zbiegają się w jednym punkcie i ten jeden punkt ma wartość, która nazywa się stałą gazową, a więc jest to granica iloczynu z ciśnienia razy objętość jednego mola dzielone przez temperaturę przy ciśnieniu dążącym do zera, tak jak to pokazuje rysunek po lewej stronie, i ta wartość jest stała, równa 8,3 razy 10 do trzeciej joula na kilogram mol razy Kelvin. I otóż takie równanie, które wynika właśnie z tego, ile równa jest ta stała gazowa, nazywa się równaniem stanu gazu doskonałego i jest to równanie, które wiąże parametry makroskopowe, ciśnienie, objętość jednego mola i temperaturę ze sobą razem. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że dla dowolnej ilości gazu objętość jednego mola to jest objętość tego gazu przez liczbę moli, to równanie dla n moli gazu będzie opisywane następującym wzorem. PV równa się nRT. To równanie wymaga tutaj skomentowania, mianowicie wyobraźmy sobie, że mamy pewne naczynie zamknięte, w tym naczyniu znajduje się gaz i zupełnie nas w tym równaniu nie interesuje, co się dzieje w tym naczyniu z tymi cząsteczkami gazu na poziomie mikroskopowym, natomiast tylko interesuje nas, jak wyglądają jego parametry makroskopowe, czyli układ jako całość ma taką właściwość, że charakteryzowany jest przez pewną objętość tego naczynia, w którym się znajduje, przez temperaturę, którą posiada to naczynie oraz przez ciśnienie gazu, które wywierają cząsteczki na właśnie ścianki tego naczynia. A więc nie mówimy tutaj o parametrach mikroskopowych, tylko o parametrach makroskopowych układu jako całość. A więc równanie stanu gazu doskonałego wiąże te parametry ze sobą. Gdzie pojawia się to przybliżenie, które musimy zastosować, jeśli będziemy chcieli wziąć pod uwagę gaz rzeczywisty i gaz taki, który jest gazem doskonałym? Otóż tutaj w tym równaniu mamy zależność między tymi parametrami i pierwsza definicja gazu doskonałego to jest taka definicja, że gaz doskonały to jest taki, który spełnia to równanie. Ale dalej, co to oznacza, że ten gaz jest doskonały? Jaka jest definicja mikroskopowa? Więc zajrzyjmy w głąb, co się dzieje z tymi cząsteczkami, które są w obrębie tego naczynia zamkniętego, zamykającego gaz doskonały. Otóż okazuje się, że jeżeli gaz jest doskonały, to musi być spełniony taki warunek, że cząsteczki oddziałują ze sobą tylko wtedy, kiedy się ze sobą zderzają. Natomiast nie ma oddziaływania międzycząsteczkowego na odległość. Czyli to jest pierwsza najważniejsza cecha gazu doskonałego, że właśnie zaniedbujemy te inne oddziaływania. Czyli nie ma oddziaływania, one się nie widzą, można by powiedzieć, dopóki się nie spotkają i nie ma zderzenia. A druga wielka, ważna informacja dotycząca właśnie tego gazu to jest fakt, że pomijamy rozmiary cząsteczek, czyli zakładamy, że te rozmiary cząsteczek w porównaniu do całej objętości naczynia, w którym się znajdują, są do pominięcia, czyli zakładamy, że możemy potraktować te cząsteczki gazu doskonałego jako punkty materialne. Żeby opisać, co się dzieje w takim układzie, to mówimy, że będziemy charakteryzować proces termodynamiczny. A więc, żeby ten proces scharakteryzować, to najpierw musimy scharakteryzować stan wyjściowy, z którego startujemy. A więc stan układu jednoznacznie określają te wszystkie parametry makroskopowe, ciśnienie, objętość i temperatura.
Więc najwygodniej te parametry jest reprezentować na takim wykresie trójwymiarowym, na którym na jednej osi jest ciśnienie, na drugiej objętość, na trzeciej temperatura. Tak jak tu dla przykładu ten punkt czerwony jest charakteryzowany właśnie przez parametry odpowiednio o odpowiednich współrzędnych. Teraz jeżeli będziemy zmieniać stan układu, zmieniać jego ciśnienie, objętość lub temperaturę, to ten punkt będzie nam się przesuwał w zależności od tego, jakie te parametry będą pośrednie, zanim nie dojdziemy do stanu końcowego. Czyli na przykład te parametry mogły się zmieniać, tak jak to pokazuje ten rysunek po prawej stronie. Z punktu startowego doszliśmy do jakiegoś innego punktu, który jest charakteryzowany przez inne parametry, ciśnienie, objętość i temperaturę, albo jeszcze też gdzie indziej końcowy stan, który jest scharakteryzowany przez inne parametry. Niektóre procesy termodynamiczne występują częściej aniżeli inne i w związku z tym wprowadzono pewną klasyfikację, która wynika z równania stanu gazu doskonałego. Pierwszy proces, który sobie przeanalizujemy, to jest proces izotermiczny. To jest proces, podczas którego temperatura jest stała, izotermiczny, czyli stała temperatura. Wówczas równanie stanu gazu doskonałego oczywiście jest takie jak poprzednio, PV równa się NRT, no ale jeśli temperatura jest stała, to możemy to równanie troszeczkę zmodyfikować, podzielić obydwie strony przez objętość i wtedy będziemy mieć taką charakterystykę, że ciśnienie będzie zależne od objętości, liczba moli, stała gazowa oraz temperatura dla procesu izotermicznego oczywiście są stałymi, czyli jest to równanie hiperboli, a więc jeśli narysujemy wykres ciśnienia od objętości, to będzie to linia, która będzie hiperbolą, tak jak ta zaznaczona na zielono. Ale teraz ta hiperbola będzie różnie wyglądała w zależności od tego, jaka będzie objętość, prawda? I tutaj, przepraszam, jaka będzie temperatura tego procesu. I tutaj dla porównania pokazano, jak wyglądają dwie izotermy wtedy, kiedy mamy do czynienia z dwiema różnymi temperaturami. Ta dolna odpowiada izotermie o niższej temperaturze, ta górna izotermie o wyższej temperaturze. No to bierze się z faktu, że iloczyn PV jest dla wyższej temperatury większy oczywiście. No i kolejny wykres, który będzie odpowiadał jeszcze wyższej temperaturze, będzie przesunięty do góry. Czyli tu jest temperatura najniższa tego procesu izotermicznego, wyższa i najwyższa. Inny proces, który jest bardzo powszechnie obserwowany, na przykład proces, który jest obserwowany w kuchni wtedy, kiedy coś smażymy czy pieczemy, to jest to proces izobaryczny, bo ciśnienie, które znajduje się ciśnienie, które występuje w tym układzie, jest stałe wówczas. A więc jak jest proces izobaryczny, to mówimy, że mamy do czynienia ze stałym ciśnieniem. Czyli jeśli równanie stanu, wrócę jeszcze na chwilkę do równania stanu, zmodyfikujemy tak, żeby uwzględnić to, że ciśnienie jest stałe, to po podzieleniu obydwu stron równania przez ciśnienie otrzymamy zależność objętości od temperatury. Będzie to zależność liniowa i współczynnikiem kierunkowym tej prostej zależności liniowej będzie odwrotność ciśnienia, czyli im wyższe ciśnienie, tym oczywiście współczynnik kierunkowy będzie mniejszy. A więc tutaj dla przykładu są pokazane dwa wykresy. Dolny wykres odpowiadający większemu ciśnieniu i górny odpowiadający niższemu ciśnieniu. No i najwyższy odpowiadający ciśnieniu jeszcze niższemu. P3 jest mniejsze od P2 i mniejsze od P1. A więc są to linie proste, które mają współczynnik kierunkowy odwrotnie proporcjonalny do ciśnienia. No i wreszcie proces izochoryczny. Podczas procesu izochorycznego objętość się nie zmienia, a jeśli nie zmienia się objętość, no to wówczas równanie stanu możemy odpowiednio zmodyfikować w ten sposób, żeby podzielić równanie przez tę stałą wartość. Otrzymamy zależność ciśnienia od temperatury, która będzie zależnością też liniową,
a współczynnik kierunkowy tej prostej będzie zależny od tego, jaka jest objętość. Im większa objętość, tym będzie niższy, ten mniejszy ten współczynnik kierunkowy, czyli prosta nachylona pod mniejszym kątem. A więc mamy dla pewnej objętości wybraną prostą i teraz załóżmy, że mamy inną objętość, która jest troszeczkę mniejsza. Jak będzie mniejsza, to wtedy ten wykres będzie wyżej, to znaczy współczynnik kierunkowy będzie wyższy. No i wreszcie jeszcze mniejsza objętość, to wówczas wykres będzie miał jeszcze wyższy ten współczynnik kierunkowy. A więc w zależności od tego procesu, to widzimy, że różne są użyteczne wykresy zależności albo ciśnienia od objętości dla izotermy, albo ciśnienia od temperatury dla procesu izobarycznego, albo objętości od temperatury dla procesu ciśnienia od temperatury dla procesu izochorycznego i objętości od temperatury dla procesu izobarycznego. I te wykresy służą do tego, żeby analizować poszczególne procesy. Dziękuję bardzo za uwagę.